Witam, z tej strony Cordisian, a to jest Live the Forest. Taki jakby, powiedzmy to odcinek drugi. Tak to można nazwać. No, dużo się działo, bardzo dużo się działo. Strasznie dużo się nawet działo. O, kanibalków sobie pozbieram. Ususzone rękę zjemy. No, więc tak. Jesteśmy w dupie, bo nic nie mam zrobionych. Muszę dokończyć w końcu ten mur. What the fuck? Czemu? Właśnie zginąłem parę razy przez sam taki słaby strój. Ej, a dlaczego mi się ten... O co chodzi? Dlaczego ja nie mogę iść spać, lol? Coś się znowu słyszyło. Dobra, może zobaczę w komentarzu szybko. Czy to tak ścina? O, nie, jest bardzo dobrze. O, jakoś jest bardzo dobra. Dobra. Więc więc co? No co teraz będę robił? Poszedłem spać, ale cholera nie mogę, nie wiem czemu. A w ogóle zobaczę, czy ktoś coś pisze, czy ktoś coś już ogląda. Jest! Jeden oglądający! Wow! Dobra. Wyłazimy z tej nory. Dobra, jestem moim dupą i w nocy nie wyjdę, bo się sram trochę. Przykro mi, nie moja wina, że taki jestem. Po prostu się boję i już. Jest tu coś? Nie, pusty. Więc wejdę sobie na moją wieżyczkę strażniczą, taką jakby, ale... I... Tu już mam mur skończony, więc na to mi na pewno nie przyjdą. Stamtąd oni mi nie przyjdą. Tylko możliwe to jest, stamtąd mi mogą przyjść, o. Tu wszystko jest obudowane. Nie wiem, czy bramy mam pozamykane. Shit, już ich słyszę. Już ich słyszę, już ich słyszę. Jest źle, jest źle, jest bardzo źle, jest bardzo źle. He, he, he. Hym, hym, hym. No. Nie no, nie wyjdę, bo mnie pewnie zabiją zaraz. Napiję się. Mogę iść spać? No chyba se jaja robicie, to się dopiero ładuje? Jezus. Która jest godzina? Idzie w dół? Księżyc idzie w dół, czyli... Tak patrząc... Czekajcie, muszę to kątem oka wyliczyć. Ta jaśniejsza gwiazda to jest tak jakby a la północ, czyli... Od kąta palca, jaki sobie rozrobię, jest no 120 stopni, więc jest koło godziny, nie wiem, strzelam 5 albo 4, nie wiem, no już byłoby jasno. Ten rekin jest przekozacki, patrzcie, on jest taki fajny, patrzcie, on się na was patrzy, o, no, patrzcie. Rekin ma czarne oczy. Wiedzieliście o tym? Bo ja nie. XD. Nie wiedziałem o tym, że rekin ma czarne oczy. Przystwy łoczy zielony. Łosial. Lałem. Jezu, przepraszam. Sobie ziewnąłem. Pójdziemy tu. Do granhera. Budynku, bo nie mówię, że to jest dom. Ale ja mówię, że to jest jego dom.
I go wypierdzielę ze swojej bazy kiedyś. Co on tu robi? Co to jest? Nie mam pojęcia. No tu sobie pojemniki robi. Niech sobie robi. Tylko zasłuchaj, poprawię, dobra. Dalej są transmisje osoby. Niestety nic tam tu nie poradzę, przepraszam bardzo. Kurde, no chciałabym wyjść, ale tak samo utrzymuję, że zginę pewnie. Dobra, popatrzymy się sobie w książeczkę. O, popatrzmy sobie na jakieś fajne meble. O, wejdźmy do mojego domku i zrobimy sobie tutaj jakieś meble. Stół. O kurde, duży. To jednak nie. Małe łóżko. Co to było? Małe łóżko. O, kanapa. Uuu, kanapa już większa. Większa, fajniejsza. Nie. Czy to był ten dźwięk? Proszę nie. Proszę nie. No nie. Widzicie to? Ja pokażę wam tu. Pójdę tam do nich specjalnie dla was. Będę dla was ryzykował. Proszę bardzo. Trzy są. O! Rodzinka! Proszę bardzo. W kolejności wam ich przedstawię. Pierwszy to Fapacz Wieloręki. Druga to Ośmiornica. A na ten trzeci to ja mówię Mandzio. Zdomyślcie się dlaczego. Dobra. Czekaj, waiting. Coś czuję, że zaraz tu zginie. A nie trafię. A nie trafię w niego. Bank. Hana wyrwała akurat. A teraz sobie do strzał postrzelam. Żebyście się naagrowali w ogóle. XD. Ten jeden już padł. O Jezus, cieszył mnie. Czemu poleciał? Może sobie to podpalę. O, ile jest tu płodów nagle? No podpal to. Dlaczego to się... What? Ej, no dajcie mi to podpalić, te strzały zapalające, halo. Dobra, no, użyj ich. No dlaczego? Strzał nie mogę! Dobra, mam szczęście. Tu jest brama, tu jest brama. Na hardcora? Może lepiej nie. Jakby za to teraz podczas walki nie będę czytał komentarzy, więc nie widzę co piszecie. O Jezus, ale to było głupie. To było bardzo głupie. To było mega super, hiper, ultra głupie. I prawie jakbym teraz spadł, też to było głupie. Gdzie jest coś pomiędzy? Co ty bijesz? Panie, bo straciłem paskudny pancerz. Dwa paskudne pancerze. Mam was w dupie. A nie, bo tam jest ona. Dobra. Ej, wyżej zginę. Ja chcę paskudny pancerz. Yo. O Jezus Maria! A ja ich nie widziałem! Ale się wpieprzyłem. Szybko. 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 O Jezus. Dobra, dobra, to było głupie, to było głupie. Spieprzać mi z domu, spieprzać mi z domu, spieprzać mi z domu.
Wypierdzielaj mi z domu. Wypierdzielaj mi z domu. Przykro mi. No! Was coś porobiło. Won. Ja to pieprzę, ja tam nie idę. W życiu. Przecież ja tam zdechnę. Lekarz szybko. O Boże, Boże, co zrobić? Widzowie, powiedzcie mi, co mam teraz zrobić. W komentarze. Jezu, ale ścina. Dobra. O. Ten przyszedł. Mogę podpalić w końcu. Widzieliście to? Patrzcie. A. Ośmiornica wróci? Nie. No dobra. Schodzenie teraz. Nie jest chyba najlepszym pomysłem. Chociaż jest tylko jeden. Są płody, ale płody to małe zagrożenie. Płody to małe zagrożenie, ale myślę, że... O, jest ośmiornica, dobra. What the fuck? Mam ostatnią podwójnie maczaną w alkoholu strzałę. I wiecie, na kogo ona pójdzie? Na ośmiornicę. Buja kasza! Jednak nie. Buja kasza! Buja kasza! Gdzie ona jest? Ej. Buja kasza! Też nie. Tak, jak coś to widzę, że jest Granger. Ale jestem zajęty. Halo, halo, jesteś? Weź sobie z nich paskudny pancerz. Pancerz chcę weź z tych mutantów. I uważaj, bo gdzieś tu wypobliżujesz jeszcze ośmiornica. Gdzie jest? Słyszę ośmiornicę, uważaj. Padła, powtarzam, padła. Padła ośmiornica, powtarzam, bez odbioru. Odezwiesz się czy nie? Odezwij się. Halo, czemu nie? No to nie, no to spadaj. Tam masz na wprost ośmiornicę, wyjmij sobie z nich te pancerze i tak dalej. I dawaj, budujemy resztę tych murów, bo trzeba dokończyć w końcu, żeby nam nie latali. Jezus, trzeba dokończyć szybko resztę murów, żeby nam nie latali już w środku.
Nie, to. I proszę uważaj na drzewa lecące ode mnie, bo teraz biorę piłę i będę szybko ścinał. Myślałem, że tam coś jest. Dobra. Halo, halo. Halo, Granker. Pomożesz mi wreszcie? A ty leżysz. A. No to mówię, uważaj na spadające drzewa. Sorry. No, uważaj na spadające drzewa, jak to chyba z 265 stron trzeba uważać. No to mówię ci, że ścinam piłą, szybko będą lecieć, więc uważaj. I odejdź stamtąd, bo tam lecą drzewa. Odejdź stamtąd, bo leci na ciebie drzewo już pewnie. I ścinaj je w naszą stronę. W naszą stronę. No. Oba stąd już starczy. Szybko dużo drzew naścinamy i później po co będziemy nosić. Dobra, Jezak mnie wywalił w górę! Dobra, starczy już, już, już nie ścinę. Ała, mi zaczęła bez głowa. Ała, ała, moja głowa. Dobra, starczy już, starczy, starczy. Ała, mój łeb. O Jezus Maria. O już, przestań, Granger! Proszę już przestań ścinać drewno. Już, no co? No dobra. Poczekaj, sprawdzę komentarze, może ktoś coś pisze. Jezu, słaby sygnał. Patrz, tylko dołączyłeś i od razu nie mam sygnału. Jest do dupy wideo. Strasznie zacina. Ej, ale niby internet jest dobry. Testem chcę pograć w... Ej, testem chcę pograć w The Forest, a nie jesteś sam. No możesz sobie pograć sam. No, ale ja tutaj już zbudowałem ten... O Jezu, ale ścina. Więc... I ślepiej znać żarcie. Bo nie mamy nic jak zwykle. Już. Weź. Dobra, weź tu buduj, ja pójdę po korzyk i po żarcie nam. A ja mam przecież. Dobra, zjadłem. Chłopie, ty nie wiesz, jaka tu była akcja z tymi trzema kanibalami. Noż, ja pierdzielę. Ja myślałem, że ja umrę. Bomb zmarnowałem dosyć sporo. Muszę sobie dorobić. A zegarki są. Trzeba będzie się wybrać po te, wiesz? Po GPU, czy tam CPU, jak zwał. A wyciągnę sobie ten pancerz z tego fapacza wielorękiego jeszcze, czy nie? No to on leży. Kurde, gdybym wiedział, gdzie jest północ, południe, to bym ci powiedział. Właśnie, trzeba będzie znaleźć kompas i mapę jaskini. To się nam bardzo przyda. Tak samo ten zestaw do nurkowania. Też będzie spoko zestaw do nurkowania. Ja już jadę wózkiem, jak coś. Słyszę ich. Dosyć sporo ich, uwaga. Jak oni po drzewach skaczą, chłopie. To jak małpy. Oni chyba coś po małpach mają.
Spać. No, dobra, już. A mi walnął. Nie mam energii. Przykro mi. Czemu mi jest przykro? Żartowałem, nie jest mi przykro. Jestem zakrwawiony trochę. Haha, to się ze mnie zmywa, bo jest... czekaj, muszę sobie naturalnego trochę narobić. To jest zrobimy zwykły. Zwykły. A to se z tego zrobię mieszanka energii plus. Dobra, to zwykłe. Masz leki? Tak. Ale nie chodzi mi o pigułki. Chodzi ci o te rośliny? No. Tak mam. Aloes i z tym. To dobrze, to nie marnuj leków, tylko bierz te na razie. I jak chcesz kanibali, to tutaj jest ich sporo. Z trzech chyba mam, jak nie cztery. Ja tu nam beleczki podnoszę trochę. Dobra, jak tam jakość wideo? No poprawiła się na żółty. O Jezu, leścina. O Jezus Maria, to jest katastrofa. Pa, para, para, para. Wszystko, wszystko. Dobra, no weź ten kamień, wyrzuć. Dobra. Jakby ktoś się pytał, czemu mi nie laguje The Forest, bo jestem hostem, przez to mi nie laguje po prostu gry. A jest to słabe wideo, przez to, że mam słaby internet. Czekaj, to można was już wrzucać do tego? Nie. Ej, wiesz jak się wrzuca kanibali do tego? Do... No bo jest tu niby postać. Widzieliście? Obok patyka jest postać tego, ale... On nie chce jakoś się wrzucić. Tak się ten... Nie wiem jak to działa. Dziwne to jest. No i chodź, bo trzeba kanibali przynosić zaraz nam na chatę. Poświartować, ususzyć. Zasolić. I będziemy mieli żarcie. Dobra, to już. Oj, biedny ptaszek. Dostał w locie. Mógł nie podlatywać. Papara, papara, papa. Ty, Granger, ale wiesz, co ci powiem? Właśnie, bo my mamy pomysł, żeby kończyć serię z The Forest, gdyż spada mi przez to oglądalność. Mało osób to dosyć ogląda. Po drugie, chcę rozpocząć serię z Farming Simulator, znaczy Farming. Farming będzie bardziej taki, wiecie, że w sumie tylko live'y będą. Chociaż odcinki. Nie no, odcinków raczej nie będę robił, ale jeszcze niedawno zakupiłem, nie wiem, Granger, można to nazwać starą grą? Czy jak, czy nie? No wiesz, wiesz, no wiesz o co mi chodzi. Dying Light'a? Debilu, miałeś nie mówić. No, więc zakupiłem niedawno Dying Light'a, może to nie jest jakaś super świeża gra, ale... Fajna jest i zastanawiam się, czy nie nagrać z tego przypadkiem. Tak samo Granger. W ogóle polecam Granger. Ma też swój kanał. Możecie też go oglądać, choć wolałbym, żebyście zostali u mnie. Jak coś. On się nazywa. No, halo, masz powiedzieć, jak się nazywasz?
na razie jeszcze tego, nie mam dokładnie kanału, ale... Aha, dobra. Będę miał. Dobra, no to jak będziesz miał, to się zgłoś, to cię zapromuję, dobra. Uważaj, bo ja ścinam w twoją stronę, uważaj z tyłu. Słyszałeś? Uważaj z tyłu. Ale my las tutaj, ale my tutaj las wykarczujemy zaraz cały, lol. Dobra, na razie starczy. Gdzie jest wózek? Tu jest wózek. Polecam ci na siebie nawalić błoto. Będziesz mniej widoczny. I jak wejdziesz w krzaki, to będziesz na zero miał widoczność. Bardzo polecam. Czekaj, to tak. Możemy zrobić serię z Dying Lighta, serię z... co ja się mówiłem? Z farminga taką, ale jakby bardziej poboczną. Niedługo też planuję zakupić taką fajną grę, znaczy dla mnie fajną, Factorio. Możecie zobaczyć ją na Steamie, Factorio. Myślisz, że z Warframe'a też nagramy coś, czy nie? Można, można. Ale to byśmy musieli wtedy od nowa zacząć, tak? Nie no, chociaż... Nie no. Nie no, możemy zrobić taki for fun po prostu, że tak o z dupy zaczniemy po prostu serię w środku już. I to jest gra, która się kończy? Chyba nie. Na razie jeszcze na początku. No, powiedzmy. No w sumie mam, nie mam nic kupnego. Nie, w sumie ostatnio sobie kupiłem, bo... Nie testowałem. Kupiłem sobie bo. No ten kij taki, no. Ej, bo tu nie ma drzew blisko. A jaki to był kij? No bo! Co on robił? No, on bije! No to jest zamiast tej skany. Dobra, ja tu idę na górę, ci pościnam drzewa tam na dół, ci porzucam tutaj. Już teraz mam Oberona. Dobra. Ja nie mam. Ale Oberon to postać. Czy mi się... Aha. Dobra, ja ci na dół te drzewa lecą, więc uważaj. Ty na mnie uważaj, a nie. Nie no, nie dosięgną cię aż tam jak chyba, ja bym... gdzie jesteś. Jak ja bym był nie ty uważaj, też na mnie rzucasz. To. Aha. Bo ja specjalnie to robię. Jak mnie wkurzysz ten drzew, to na mnie rzucasz. Mówić, ale zaraz przyjdą, bo noc się robi, nie? Dobra. Świetnie, no to się ej, podał. Ty, znalazłem drzewo, którego się nie da przeciąć. No ja na dół ci tylko tutaj rzucam, no co chcesz? Bliżej drzew nie ma. Czekaj, bo nie mogę tego... Może się kierą tu setnę. Tutaj, bo... Nie lubię, jak mi z tamtej strony światło leci, wiesz o co mi chodzi. Oho, słyszę już się. Dobra, to czekaj. Dobra, to tylko na dół przespać tutaj. Jeszcze chwilę, jeszcze nie ma nocy. Tylko ci na noc tu z góry pozrzucam, żeby już jutro tutaj nie iść. Zapal latarkę. Latarkę! Będę więcej widział z latarką. Aha, moja ty... latarka już nie świeci, tak powiem. He. A ja mam jeszcze. Ostatnie chyba baterie mam. Leży tu coś jeszcze? Już nic. W ogóle widzicie, latarka bardzo ładnie oświetla. Myślę, że przeżyję do tej wody jak skoczę? Ona jest chyba głęboka. Dobra, lecę. Najwyżej zginę. Przeżyłem, ale... Trochę życia zabrało i chyba mniej, bo pewnie bym zginął z tamtej wysokości, co ja skoczyłem. A tam jeszcze belki leżą. Ale czemu bramy pozostawiasz wszędzie pootwierane, chłopę?
Trzeba zamykać. Co ty? Dobra, chodź spać już. Już jest noc. Chodź spać. Dobra. A nie, jeszcze nie można. Nie, to nie idź. Nie idź, jeszcze nie można. Nie idź, jeszcze nie mo... No powiedziałem ci, że jeszcze nie można, a ty leziesz. Czekaj, odpalę ognisko, bo zimno. Chodź się ogrzać. Nie, że tyle czasu czekać. No na razie nie jest mi zimno, ale... Nie jest, bo się kąpałem. No i tak odpalę i sobie usmażę... Lizarda. No. Jakby ktoś się zastanawiał, tam... To zielone będziemy zaznaczać na zielono. Super mini bazy. W ogóle powiem wam, że te zielone domki to są najmniejsze bazy, jakie kiedykolwiek stworzyłem, a najbardziej funkcjonalne. W sensie takie wiecie, z murami obronnymi, z paroma suszarkami do tych składowiskami na belki, patyki, co jakie kiedykolwiek stworzyłem. This is very impressive. O, przecież moja jaszczurka, jaszczurkę tu rzucałem. O, jaka dobra, patrzcie. Niam, niam, niam. Tylko jeść. Dobra, komentarze! Nic nie ma. Jezu, jak to strasznie ścina. O, ja nie wierzę. O, ja ciebie, panie. Czekaj, muszę chyba zmienić. Wydaje, że to się zapisuje, czy nie? Mam do ciebie pytanko. No, zmów. Jak skończymy mur, to co wtedy? Chcesz ten domek teraz skończyć, albo idziemy po ten skafander do opływania. Co? Chcę ten domek skończyć i... Kończyć grę. Zgadza? No nie, pójdziemy po ten... Ta. Przylas. Któryś... Ale już by się przydało kończyć tą grę, nie? No to mówię, że trzeba szybko skończyć tą grę. Tu już poziom nie jest ekspresowy. Są. Tu już nie jest tak jak dawniej. Kiedyś ja ile zrobiłem? Aż 7 odcinków. Jestem tu u ciebie w domku. Czemu żadnej bramy nie zamknąłeś? Wszystko pootwierałeś i nam wleźli bez problemu. A w ogóle czemu ty masz tutaj tak krzywo trochę? Czy ty to tak chciałeś? Tak chciałem. Ale wyder gębę. A to ty. Śmieciu! Otwórz to. Otwórz to, bo włączę niszczenie i rozwalę co? Te drzwi. I rozwali ci się cały sufit. Otworzyć? Otwórz mi te drzwi. Co mam? Drzwi mi otwórz, bo mi zamknąłeś. Zamknąłeś po sobie? Jak zamknąłem po sobie? Głupi jesteś? Otwieraj to. Mówiłem, abyś brał klucz. Śmieciu. Skończ te cholerne kamienie w końcu. No tak, skończ. Ta. Skończy, a później się nie kończy. Czekaj, Czekaj, idę na siekierce, bo ty... Pozostawiałeś wszędzie bramy pootwierane, czy muszę po tobie zamykać. Co odrzesz mordę? Spadać stąd mi. Już, poszli, paszowon! Poszli, bo jak strzelę w papę... Z topora to zobaczy. Pozamykaj to wszystko. Tu jest jeszcze. A ile tu drewna leży? O, tutaj ten ich mistrzu. Zamykaj to. Poszedł. Jeszcze jakaś jest otwarta? Nie. Jezu, gdzieś za mną. Otwieraj to. Otwieraj to. Wow. Please help me. Weszli nam do bazy. Czekaj, przetestuję tą pałkę. O Jezus.
Ale zwol... Jezu, kto mnie bije? To ty mnie uderzyłeś! Baranie. Bigo. Bigo, bo ja życia nie. Dobra. Wuja kasza! Pa! Prosto w aortę było. Dawaj, tnij go. Tnij go szybko. Trzeba go na ruszta wrzucić. Dobra. Ja wezmę ciało, a ty tam powrzucaj na suszarkę. Czemu to się już nie pali? Czy to się paliło? Halo. Zaraz można spać. Czy śpimy? Nie, chyba czekamy do rana już, co nie? Bo już trochę za późno będzie jakby. Co ty robisz z mikrofonem, bo cię słyszę jakbyś normalnie, nie wiem, jak jakimś mutantem był człowiek. W sensie, że oddychy czy jak? To poczekaj, poczekaj. Opraw sobie mikrofon. Już lepiej? Tak, o wiele. Teraz ciekawe, czy mnie na filmie słuchać, bo nie wiem, czekaj, posłucham siebie. Jest, będzie mnie słychać, czy nie? Jest, zaraz, zanim film mi się mój załaduje, ja nie mogę. Trzeba go na ruszta wrzucić. Nie no, ja brzmię dobrze, co ty? Dobra. Ja wezmę ciało, a ty tam powrzucę. Tak. To poczekaj, poczekaj. Jest, będzie mnie słychać, czy nie? Jest, zaraz, zanim film mi się mój załaduje, ja nie mogę. Trzeba go na ruszta wrzucić. Dobra. Czyli słuchaj mnie, dobrze nie, sobie no, ja brzmię dobrze. Mam mały problem. Poczekaj, bo ja muszę siebie wyciszyć, bo na live słyszę. LOL. Dobra. No co? Gdzie jesteś? Dobra, już nic. Co? No upić mi się chce. Co? Zgaduję, że się paliłeś. Nie. Nie umiesz parkurzyć, to patrz na to, patrz. Właśnie tak zrobiłem, nie? A wszedłeś? Ej. A bo na mnie wskoczyłeś. Wcale, że nie, patrz. Patrz, tu. Tutaj też się da, o. A nie. Stąd? Ej, halo. No, słyszę cię. Muszę ciągle klik. Pomocy, wpadłem, wpadłem. Gdzie wpadłeś? Nie mogę, weź mnie, wyciągnij. Haha! Nie, weź. Patrz, ej, patrz. O, patrz, patrz. O nie. Ej, patrz, patrz. Gdzie jesteś? Magia. Pobawmy się w... meksykańską masakrę, taksańską, meksykańską, jak to było. Ej, gdzie ty do cholery jesteś? To wyszedłeś! Teraz ogarnąłem. Czekaj, już się zaproszę. Czy dołączysz sam? Dobra, zaproszę ciebie. Nie no, nie, czekaj, bo coś muszę zrobić, więc... A i tak nie mogę. No dobra, to spadaj, to pójdę spać sobie. Dobra, śpimy! No śpi do cholery. I idziemy budować moją bazę. Ale to tak szybko. Nie, może dokończmy najpierw te już mury. Już do samego końca. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Gdzie jesteście? No dobra, dobra. Powiedz mi, ile będziesz w tego defo... Nie wiem, robię live'a. Ile... Dobre, no nie wiem. Dobra, widzimy się później, okej? Okay? Na rapa. Pa. Głupi śmieć. Bo musi zrobić coś innego. Nieważne, The Forest Life jest ważniejszy niż jego sprawy. On se po prostu po las. A coś zrobić, wiecie co? Ja teraz widzę, że poszedł zagrać w GTA. Takie to ważne. W GTA pójść grać. Kurma. Co to za kumpel? Ma ważniejsze sprawy do roboty, idzie zagrać w GTA. No ja tego po prostu nie pojmuję. Jezu, jest straszna jest ta grafika.
Sorry, że ta klejwa przerywa. Nie moja wina. Internetu wina. Mama nie chce mi kupić lepszego. A mnie nie stać na miesięczne opłacanie, niestety. Jeszcze. Czy to... O kurde, dwa. Dobra, pieprzyć ten koszyk. Fuck, czyli dobrze słyszałem, że... Wypieprzać. Brama północna, wschodnia. Czekaj, zachodnia, południowa zamknięta, dobra. Idziemy na górę. Na dwa fapacze wielorękie i... Mandzio. No dobra. Dobra. Sytuacja na szczęście do opanowania. Jaraj. Zacznij się szybko. O, drzewko poszło. O, ten wrócił. Dobra, podpalmy ich może lepiej szybko. Szybko, szybko, szybko. Nie mam niestety dynamitu. Da, ten jeden już nie żyje. Trzeba tamtego obok jeszcze zabić jakoś. Dobra. O, potruje się dwa. Dobra. Co? Jakim? Dobra, nieważne już. Już nieważne. Dobra. Jeden padł. Tylko ty mi zostajesz, kochaniotki. Łe, co drzesz gęby? Masz. Ile mam tych mołotowów jeszcze? A, mało. Masz, bo się przestajesz palić. No co tam się odwala? No kiedy to było? Kiedy padniesz? Jakby już mi się skończyły. Jak coś to na górze te pałki to nie dynamity, to są flary. Flary, dynamity są na dole i mają, są brązowe, takie siwe. Kiedy ty do cholery padniesz? Jakby już mi szkoda aż mołotowa. A. No. Teraz gdzie ten przyjemniaczek, który był u mnie na chacie? Akurat... Ja ci dam. No chyba nie. Gdzie ty jesteś? Tu w wodzie się kampisz. Dobra, nie chcę mi się ciebie ciąć. Przykro mi, że nie chcę mi się ciebie ciąć. Później cię tu spalę po prostu. No nie. Żartowałem. Chciałem pójść, ale się rozmyśliłem. I zamknij te cholerne drzwi. Co? Są zamknięte, czyli... czyli jest problem, bo oni którędyś wchodzą. Co, że stąd tu skoczył? Czy nie byliby aż na tyle inteligentni?
Wątpię. Chociaż ta gra już nieraz mnie... Ta gra już nieraz mnie... I zgubiłem słowo. Ciekawe, ile mogę unieść tych paskudnych pancerzy. O, słyszałem coś tu. O kurde, problem. Fuck, żartowałem. Otwórz to, zamknij to. Ja tylko żartowałem. Chcecie zobaczyć tryka? Patrzcie. A to ptak, Boże. A to jest więcej. Chodźcie. Wiesz, że już nie żyjesz, chłopie, przykro mi. Czemu ty masz... Czy ty miałeś się... Oni ma... To siekiera. Oni już umieją tworzyć siekiery. O wy. Stali się bardziej zaawansowani. Nie ma tak, picie podczas walki. Wytrwały jesteś, przykro mi. Ale i tak padniesz. O, ma ta fajną czaszkę, która świeci dopiero wtedy, kiedy się go zabije. Masz broń w łapie. Fajne masz oczy. Już jednak nie, przykro mi. Dobra, chodźcie wszyscy. A muszę dużo kości zabrać, bo chcę fajną zbroję mieć. Idę. No połóż go tu. Pa, szybko sprawdzimy komentarze. O Jezus Maria. Dobra, jeszcze ciebie trzeba rzucić. Niech zgadnę. Jest jeden oglądający i prawdopodobnie tym jednym oglądającym jest Krzysztof. Krzysztof, zgłoś się, jeżeli to ty. Bo zgaduję, że to ty. Jak to się... O! Miałem ikonkę. Odpal. Oj, ptaszka podpalimy, biedny ptaszek. Nie, ptaszka jednak nie podpalimy. O Jezu, ktoś się zajebał, może się odsunę od tego. Już ich tam chyba nie ma. A z ciebie wyjąłem? Wiem. To czemu nie znikasz? Zniknij. Jezu, już taki kawałek mały został. Jak chcę już to skończyć? Do cholery. Jest wózek, tu jest wózek.
Nie! Nie! Please! Nie! Shit. Utopiłem wózek. Fuck, mój wózek. Trzeba następny zrobić. Gdzie to było? To. Teraz jakoś tak go postawić, żeby mi znowu nie wleciał tam. A to podobno są jakieś beleczki, dwie. Biedne, zatopione. Biedne, zatopione. Chyba jeszcze jedna. Dobra, i ciśniemy. Kurczę, zjadłem coś głodnie z tym. Coś cicho się zrobiło. Za cicho. Bym nawet powiedział, że jest za cicho już. No cóż. Może poszli spać. Jest to bardzo prawdopodobne. Skoro całą noc mi latali, no to kiedyś przecież chyba muszą spać, co nie? Proste i logiczne. Tam jeszcze na kładzie jeszcze. To jest nieotwarta. Ano. Ej, wiecie co, w sumie gdyby zrobić domek tutaj, to tu bardziej by nie wskoczyli. Ten już z góry by mogli spaść, ale... To też niezbyt prawdopodobne. A. Miejsce dobre taktycznie. Bym powiedział. Chociaż czy tak jest na pewno, to nie wiem. Kurde, czuję się obserwowany. Ale to tak bardzo, wiecie? No w końcu. Jeszcze tylko ten kawałek. Szybko! Nie! Jakby co, to pewnie nic nie będziecie słyszeć, co będę mówił. Ale na tym polega piła łańcuchowa, że nie słyszycie, co mówię, przez co teraz się przybliżę bardzo do mikrofonu, żebyście mnie słyszeli cokolwiek. No. Ale o niczym nie będę gadał, więc nie będę nadwężał se kręgosłupa i szyi. Tylko nie będę gadał przez tą chwilę. Czyli do całe teraz. Jezu. Wow, ale mnie dreszcze przeszły. A jak przechodzą mnie dreszcze, to albo jest mi zimno. A że nie czuję, że jest mi zimno, więc... Czuję się obserwowany, a to znaczy, że gdzieś się na mnie patrzą. Stajmy na kamień, jak ja to mówię, obserwacyjny. Zróbmy słowiańskiego przykuca i popatrzmy się w las.
Nie, to królik, myślałem, że to płód. Nie, jednak nic nie ma. Chyba. Zawsze się bałem grać w gry horrorowe samemu, wiecie? Zawsze wolałem, żeby była ta druga osoba. W sensie jako człowiek, a nie jako bot. Bo bot wiecie jak to jest z botem. Przykładowo w Counter Strike'u każesz mu iść na szpicy, a on idzie w drugą stronę sobie. No. Jezu, jak się dziwnie czuję. Pójdę tą skrzynkę otworzę szybko. Jakiś fajny koszulek. Tak wolę ten stary. Już prawie koniec. Gekon. Znaczy lizard. Boże, jaki gekon, co ja gadam. Zastanawiam się, jak ta brama będzie działać. Dobrze czy źle, bo tutaj jest górek. Dobra, czyli po prostu brama otwierając się wsiąknie magicznie w ziemię. Kawałek. Starczy drewna, starczy. Jest! Koniec, proszę państwa, koniec! Koniec budowy muru! Jesteśmy całkowicie ogrodzeni od świata. Od tych debili. I od... wszystkiego. Od tych huncfotów i innych cosiów. Teraz tylko zrobimy szybki obchód po bazie, żeby zobaczyć, czy wszystkie bramy są aby na pewno pozamykane. Tu zamknięte, tu zamknięte, tu zamknięte. LS. To może być już otwarte w sumie. Tam zobaczycie, jest fajne przejście. Tu pozamknięte, tu zamknięte, tu też pozamykane, tam też pozamykane. Chwileczkę tylko coś ustawię tylko. No dobra, płynę być lepiej. Więc, jak mówiłem, tutaj jest takie fajne przejście, dosyć szerokie. Tutaj do wody. Teraz wam zademonstruję tą moją super mini bazę, którą zbudowałem. Tylko do niej dopłynę. Ja będę sobie robił domek na tym, co tutaj widzicie. Duża platforma. Zaraz tutaj już się prześpię, pozycjonujemy trochę drzewa i dokończymy to. Mało zostało. Dokładnie, szybka matematyka, 37 kłód tylko. Jeszcze w tym czasie pozbieram sobie szybko te. Nie! Czemu? Shit. Tak, wiem, że się dobrze, przepraszam. Dziwne, że ich tutaj nie ma.
No więc tutaj tak się to fajnie demonstruje. Ej, tu już powinna być jedna czaszka. Żebym o niej zapomniał. A. Niespotykane. No. Więc tak się demonstruje ta super minibaza. Mamy ławeczkę do odpoczynku. Ta. Tu proszę bardzo, na patyczki. Na kamyczki, woda i dwie bale z tymi. Tu mamy jeszcze suszareczkę, oczywiście nie zapomniałem, światełko. Niestety tutaj musi być taka dziura, gdyż chcę widzieć, co się jakby dzieje na zewnątrz. W sumie, a dobra, co i tam, zrobię to. Idealnie 4 patyki. Jeszcze 2 kamienie. O, jest ścieło, dobra. Zapiszemy. I spać nie pójdziemy, cholera. Co teraz tak tu siedzieć? Dobra, myślę, że w tym miejscu zakończę tego live'a. Przepraszam. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. No ja się z wami żegnam i ściął mi się właśnie komputer, pięknie. No i co teraz zrobić? O kurde. No nie wiem. Co tu się teraz stało? Dobra, ale ja chcę wyjść. Dobra, tak więc tym jest chciałem zakończyć ten odcinek, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami już żegnam, więc siema, cześć, na razie, pa, hej!